Obszary rolne stanowią ponad połowę powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego. Tym ważniejsza jest ścisła współpraca na rzecz rolnictwa. Samorządy rolnicze istnieją na ziemiach polskich już 125 lat. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza funkcjonuje zaś od lat 25. Bardzo ważna sprawa, bo 25 lat funkcjonowania samorządu rolniczego to przede wszystkim ogromne partnerstwo. Duża współpraca z samorządami, z organizacjami, które działają na rzecz rolnictwa, również ze sferą rządową. Ja praktycznie od samego początku, bo w parlamencie jestem od 1997 roku, ustawa była w 1995, członkiem Komisji Rolnictwa i ten czas to też dobra współpraca z izbami rolniczymi jako posła, teraz posła do Parlamentu Europejskiego. Jest to środowisko, które naprawdę autentycznie reprezentuje rolników. Jestem bardzo zadowolony obecnością izby w przestrzeni naszej warmińsko-mazurskiej. Sądzę, że izba spełniła swoją rolę w początkowej fazie swojego funkcjonowania, działania. Obchody jubileuszu 25-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej rozpoczęła msza święta. Potem głos zabrali zaproszeni goście. Nie zabrakło również występów, podczas których koncert dał zespół Pieckowianie. Ważnym punktem było rozdanie odznak między innymi osobom zasłużonym dla rolnictwa i dla samorządu rolniczego. Wszystkiego najlepszego przy okazji tego święta jubileuszowego życzę wszystkim producentom, otoczeniom rolnictwa. Niech następne lata będą jeszcze mocniejsze i przynosiły dużo radości i dobrych prognoz. Podwójny jubileusz 125-lecia istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich oraz 25-lecia samorządu warmińsko-mazurskiego pokazuje, jak ważne jest odpowiednie funkcjonowanie tych instytucji. Jak najlepszy rozwój rolnictwa służy zaś nie tylko samym rolnikom, ale także konsumentom, czyli nam wszystkim. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv